imponujący park maszynowy i imponująca demofarma. To wszystko wchodzi w skład gospodarstwa pana Wiesława Sapiło, u którego mamy dziś przyjemność gościć. Panie Wiesławie, w którym roku zaczął pan prowadzić gospodarstwo? To gospodarstwo zakupiliśmy w 2000 roku, w maju. No i już te 22 lata uprawiamy tutaj ziemię. Od ilu hektarów pan zaczynał? Zaczynałem od 5 hektarów. Po moich rodzicach w spadku otrzymałem. Później po ślubie dokupywaliśmy. Także w sumie mieliśmy 30 hektarów, zanim powstało to gospodarstwo. Jak to gospodarstwo rozwijało się na przestrzeni tych 22 lat? No wiadomo, czasy były trudne. Nie tak jak teraz, nie było dofinansowań, trzeba było sobie radzić, wspomagając się kredytami, nie? Trudno było. Czasami na wypłatę trzeba było po prostu brać kredyt, żeby ludziom wypłacić pieniążki za pracę. Ile hektarów dzisiaj liczy to gospodarstwo? No dzisiaj liczy 800 hektarów. W którym roku najwięcej hektarów udało się panu kupić? No najwięcej to było w 2000 roku, 470 hektarów. W następnym roku, 2001, dokupiliśmy 200 hektarów po byłym PGR-ze Korczmie. Jak przedstawia się struktura zasiewów? No, produkcja roślinna. Pszenica, rzepak, kukurydza, fasola. Jakiej klasy ziemi dominują w gospodarstwie? Najwięcej mamy ziemi klasy drugiej. 200 do 300 hektarów. Jedynki jest bardzo mało, około tam 30 hektarów chyba. No a resztę to jest trzecia klasa. Czwartej raczej nie mamy. W jakim systemie prowadzone są uprawy? Wchodzimy w system no już od dłuższego czasu, bo ponad 10 lat. System bezorkowy. Rzepaki siejemy pasowo metodą strip-till. No pszenicę też bezorkowo, ale siewnikiem Pottinger. Ten system, pana zdaniem, zdaje egzamin? Ten system zdaje egzamin, poprawia nam strukturę gleby. Chłonność wody jest większa przez to. Nie mamy zastoisk wodnych, jak było na początku właśnie, jak tutaj przyjąłem to gospodarstwo. To było około 40 hektarów wody, ziemi pod wodą. Nie? Teraz nie ma ani jednego oczka wodnego na polu. Czy zawsze korzysta pan z kwalifikowanego materiału siewnego? Tak. Tutaj nie oszczędzamy na nasionach. Wszystkie uprawy są po prostu, zakupywany jest materiał siewny. No wiadomo, rzepak, kukurydza to są mieszańce. Z pszenic zawsze mamy ileś tam poletek, odmian nowych pszenic i z tych odmian po prostu kierownik selekcjonuje, wybiera sobie najlepsze. No i kupujemy materiał siewny i tym obsiewamy. I właśnie z tego względu prowadzą panowie demofarmę, tak? Tak, prowadzimy już od 10 lat, bodajże 11 rok teraz będzie. I co roku mamy demonstrację po prostu odmian pszenic, rzepaków i kukurydzy. Ale pan jako właściciel tego gospodarstwa z takiego rozwiązania jest zadowolony? Tak, jestem zadowolony, bo robimy doświadczenie, które służy nie tylko nam, ale służy też i firmom, które u nas to robią. No ale oczywiście rolnikom też, no bo przyjeżdża do nas sporo rolników, którzy później korzystają z tych odmian, wprowadzając u siebie do gospodarstwa, wdrażając je, nie? Kto sprawuje pieczę nad maszynami? No ja tu mam taką smykałkę trochę do tego, że tam albo ucho dobre, że po prostu gdzie zajrzę, to tam coś tam czasami znajdę, że trzeba to zrobić, no i udaje nam się w ten sposób to. A wiadomo, remonty wykonują pracownicy. Ważnym elementem parku maszynowego są ciągniki. Ile tych ciągników jest? Jakiej mocy są to ciągniki? Największy mamy ciągnik Challenger 765 gąsienicowy. 360 koni, podkręcony do 400, tam chyba 40. Następny model z takich większych to jest John Deere 8400. Też już wiekowy, bo ma 23 lata. No ale ciągnik bardzo dobry, nie sprzedaję go, nie kupuję nowszego, no bo jest jeszcze prosty w naprawach, w obsłudze. No mamy 4-5 waltry, od 190 do 100 koni. No i John Deere'a takiego 6320, no taki mały ciągnik do
nawożenia, do oprysków. Ale ursus zabytkowy również jest w gospodarstwie. Taka hobby, jakby powiedzieć, trochę. Udało mi się kiedyś kupić 2 takie ciągniki. Jeden złożyłem, drugi jeszcze leży po prostu niedorestaurowany. No z myślą, kupiłem go z myślą, żeby nasze dzieci, potomstwo miało kiedyś wyobrażenie, czym moi rodzice robili. Czy skorzystał pan z jakichś środków z zewnątrz na zakup wspomnianych już maszyn? Wcześniej korzystaliśmy z programów unijnych. To właśnie był ciągnik Challenger wzięty, no i magazyny, silosy zbożowe też były z tego programu wzięte. Nie do końca wykorzystałem, bo gdzieś tak trochę może przegapiłem, że można było więcej po prostu wykorzystać tych programów. Czym oprócz prowadzenia gospodarstwa zajmuje się pan jeszcze? Jeszcze zajmujemy się skupem zbóż. Mamy 3, że tak powiem, lokalizacje. Rocznie kupujemy około 60 tysięcy ton zbóż. No i sprzedajemy rolnikom nawozy, węgiel. I co się w dzisiejszych czasach najbardziej kalkuluje prowadzić? No myślę, że rolnictwo jednak się kalkuluje, no bo wiadomo, koszty są teraz drogie. Paliwo, nawozy są drogie, no ale myślę, że produkty nasze też będą miały cenę ze względu chociażby na tą wojnę. Wiadomo, świat chce, żeby ten chleb był na co dzień, prawda? Czas na część polową naszej realizacji. Jesteśmy na demofarmie i jest z nami pan Eugeniusz Łoś, kierownik gospodarstwa. Panie Eugeniuszu, jaki obszar zajmuje demofarma? Około 15 hektarów. Ile odmian pszenicy jest na tej demofarmie? 18 odmian. Z jakiego portfolio jest najwięcej odmian? Współpracujemy z firmą RAKT i tutaj mamy 12 odmian firmy RAKT. Kiedy ta demofarma została założona? Tak, akurat jesienią, we wrześniu. Jakie wówczas panowały warunki? Jak uprawialiśmy glebę, to było mokro, a później 1,5 miesiąca nie padało. I także wschody były nie za bardzo, bo trudne były warunki do uprawy w tym czasie. Na jakich stanowiskach zazwyczaj zakładana jest demofarma? Pszenicę uprawiamy przede wszystkim po rzepaku i po fasoli. Tutaj jest po rzepaku. Jaka odmiana w ubiegłym roku spisała się najlepiej i jaka została zasiana na szerszym areale? Najwięcej uprawiamy odmianę Reform, 170 hektarów. A na drugim miejscu to jest bilans. Bilans to jest tak jak grupy B, natomiast Reform to jest A. U nas te odmiany najlepiej się sprawdzały. A jak te plantacje są nawożone? Znaczy plantacje, mówię tutaj przede wszystkim o poletkach wchodzących w ramy demofarmy. Demofarmy tak samo uprawiamy jak na polu produkcyjnym, także to nie jest to jakoś specjalnie traktowane. To jest stanowiska po rzepaku. Tutaj była zasobność w potas wysoka. Poszedł w superfosfat prosty, 500 kg jesienią. Tylko tyle. Na wiosnę 170 kg azotu w 3 dawkach. Program ochrony, jaki tutaj został zastosowany, czy ten program ochrony funkcjonuje tak jak w przypadku plantacji prowadzonych na szerszą skalę? Tak, ja sam ustawiam program ochrony fungicydowej. W tym roku to jest 2 zabiegi. Fungicydowe. Pierwszy zabieg to jest tak pomiędzy T1 a T2, a drugi zabieg w okresie pełni kwitnienia, czyli w tej chwili i na tym się kończy. U nas nie ma problemu z chorobami podstawy źdźbła, ani mączniakiem, także że skupiamy się na septoriozie przede wszystkim i fuzarium. DTR-ki też nie ma u nas na polu. Ze względu myślę, że na stosowanie mikroelementów. Tutaj też dobieram sam skład tych mikroelementów. To zastępuje tak jakby pierwszy zabieg. A jeśli chodzi o szkodniki? Szkodników na polu pszenicy nie zwalczam. Jak tu jestem 12 rok, to nigdy nie zwalczałem. Wszyscy się dziwią, że to jest nienormalne. Natomiast ja dbam o równowagę biologiczną. I w tej chwili na przykład, gdybyśmy popatrzyli, trafia się skrzypionka, ale nie zwalczam, bo za 2 tygodnie miałbym problem z mszycami, bo zatrułbym pożyteczne owady. No chyba, żeby był próg szkodliwości przekroczony, to wtedy bym jechał, ale jak do tej pory, to nie ma czegoś takiego. A chciałbym, żeby pan jeszcze wspomniał o odchwaszczaniu. Tutaj poszło jesienią bakara, 0,45 litra na hektar i na wiosnę
korekta była. Ze względu na to, że to było sucho po siewie, to skuteczność tego zabiegu był taki niewystarczający. Gdzie niegdzie była przytulia, gdzieś tam maki, to trzeba było poprawić. Czy tak przy okazji, na przykład przejazdem, rolnik może tutaj wstąpić na to pole i przyjrzeć się tym odmianom? Tak, to jest częste. Jak tu przyjeżdżam lustrować te pola, to często jest tak, że spotykam rolnika, który chodzi sobie i wtedy taki zaskoczony, czy ja mogę to przyglądać. No tak, oczywiście, to jest dla ludzi, okolicznych rolników, którzy mogą sobie skorzystać. Jeszcze pytają właśnie, jakie to rozwiązania są zastosowane, przyglądać, już wybierają sobie odmiany, bo my też i handlujemy kwalifikatem tych pszenic, także nie tylko pszenic, ale i rzepaku, czy kukurydzy. Także wybierają sobie już na pniu, jak to mówię. Rolnicy bardzo często korzystają, pytają mnie, jakie plony uzyskaliśmy, które pszenice, które odmiany bym polecał. Tak samo jest w przypadku rzepaku, bo również Demofarma posiada rzepaki. Tak, oczywiście i przy rzepaku to samo. Akurat odmianę Quiz w tym roku wygrała wśród 40 odmian. Rolnicy, sprzedaliśmy sporo tego rzepaku, bo byli zadowoleni, że mówią, o ta odmiana bardzo ładnie i pytali się, jaki plon. Mówi, najlepiej wygrała, no to chcemy kupić i sprzedaliśmy sporo tych odmian. I ten sam mechanizm funkcjonuje w przypadku kukurydzy, tak? Tak, bo my tylko uprawiamy kukurydzę, która u nas wychodzi najlepiej. Bo kolekcja odmian to jest chyba ze 200 odmian. Testujemy co roku około 40 i z tych najlepszych uprawiamy i polecamy rolnikom okolicznym. Ostatnio to Exact praktycznie wygrywał, sporo mamy jej zasiane. Głos oddajemy panu Robertowi Grzybowi z firmy Rakt, który na co dzień współpracuje z gospodarstwem pana Wiesława. Panie Robercie, jak zaczęła się pańska współpraca z gospodarstwem pana Wiesława? Dlaczego akurat tutaj postanowił pan założyć Demofarm? To gospodarstwo pana Wiesława Sapiły poznałem kilkanaście lat temu. Znamy się już kilkanaście lat, współpracujemy, jeśli chodzi o produkcję roślinną, już od wielu lat. Tutaj też na tym gospodarstwie u pana Wiesława jest dużo różnych ciekawych stanowisk. Też rejon tutaj tego gospodarstwa to też jest skraniec wschodni. Tu też odmiany mogą się przetestować, generalnie gatunki o zimę pod kątem zimotrwałości, więc dodatkowo to jest taka cecha ważna też i dla naszych odmian. Tutaj w polu, w praktyce testujemy te odmiany, jak one się sprawdzają. Dodatkowo też gospodarstwo inwestuje w nowości, jest zainteresowane ciekawe nowych odmian, stąd ta współpraca nam się bardzo dobrze układa. Czego przede wszystkim od tych odmian oczekują rolnicy? Plonu i czego jeszcze? Na pewno plon jest takim najważniejszym kryterium. Myślę, że zaraz za plonem jest jakość tego plonu, w przypadku pszenic, białko, liczba opadania, zawartość glutenu czy gęstość. To są na pewno druga cecha, która jest bardzo istotna. Na pewno w terenach niektórych i w gospodarstwach ważna jest też odporność na choroby, no bo wiadomo, koszty ciągle nam wzrastają. Nieraz uprawiamy, chcemy redukować te koszty, więc te odmiany muszą być na przykład mało podatne na choroby, żeby móc na przykład zainwestować mniejsze nakłady na ochronę. Mamy w portfolio też takie odmiany, które można powiedzieć wybaczają drobne błędy rolnika, czy się na przykład spóźni z jakimś zabiegiem, czy z regulatorem wzrostu, czy z fungicydem. One są po prostu takie dość elastyczne i myślę, że to są takie najważniejsze rzeczy, które rolnicy zwracają na to uwagę i przy doborze odmian to jest dla nich istotne.